Sprawa z królem Neptunem nie wydaje się być zbyt oczywista. Mamy dwóch różnych królów Neptunów, jeden przejawia się w licznych odcinkach, drugi pojawia się w filmie. Co więcej, jest też król Posejdon, każdy z nich ma zupełnie inny zamek. Jeden nazywa się Zaginione Miasto Atlantis, ale przecież znamy miasto Atlantis z jednego z odcinków. A co najdziwniejsze, bohaterowie często traktują ich tak, jakby to była jedna i ta sama osoba. Powstaje pytanie, który z nich jest prawdziwy? Ktoś pomyśli, jakie to ma znaczenie. Twórcy SpongeBoba po prostu stworzyli różne formy mitologicznego boga mórz i nie ma sensu doszukiwać się tutaj większego dna. No właśnie nie. Bo co, gdy puszczę ci taki fragment? Neptune stirred up quite a gale tonight. He must be mad about something. That's silly. Everyone knows Poseidon is ruler of the undersea. Nawet postacie w kreskówce Ryby Stła zastanawiają się, kto jest prawdziwym władcą mórz. Pamiętamy z przeszłości, że twórcy lubią nam wrzucać nieprzypadkowo takie smaczki. I uwierzcie, jest tego znacznie więcej. Bo co jeśli powiem wam, że najbardziej znany nam król Neptun wziął udział w wielkim spisku, a cała historia świata SpongeBoba oparta jest na wielkim kłamstwie? Wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Cześć, ja jestem Cyprian, a to co dzisiaj usłyszysz zmieni twoje postrzeganie świata SpongeBoba. Dzisiejsza teoria powstała głównie na podstawie teorii Alexa Bale'a, jednak nie zgadzam się z niektórymi jego przemyśleniami i uważam, że nie rozwinął kilku ważnych kwestii. Co za tym idzie, przedstawię wam moją perspektywę. Żeby zrozumieć całą teorię i omówienie każdego władcy mórz, potrzebujemy krótkiego wprowadzenia. Król Neptun. Najwyższy władca mórz i oceanów. Wyglądował Giga Chad. Zamieszkuje miasto Atlantis. Znany już od pierwszego sezonu SpongeBoba. Postacie uznają go za panującego monarchę, a wręcz za swojego boga. Nie jest to oczywiście bezzasadne. Widzimy, że posiada nadprzyrodzone zdolności i siłę znacząco odbiegającą od innych bohaterów. Cała jego postać to oczywiście odwzorowanie boga Neptuna z mitologii rzymskiej, który jest bogiem wód, jednak tu pojawia się problem. Pierwszy film z 2004 roku opowiada o skradzionej przez planktona koronie Neptuna. Król pojawia się w tłustym krabie, no i... no właśnie... Czy ktoś mi może powiedzieć, dlaczego Neptun wygląda i zachowuje się kompletnie inaczej niż ten, którego znaliśmy od początku? Zwróćmy uwagę, że film został wypuszczony po trzecim sezonie, gdy doskonale znaliśmy już króla Neptuna. Dlatego najpierw zajmijmy się Neptunem numer 2, gdyż moim zdaniem jest najprostszy i najnudniejszy do wyjaśnienia. No chyba rozumiecie, jeżeli teraz zdradzę wam ten cały spisek w świecie SpongeBoba, to nikt nie obejrzy do końca. Musimy rozwiązać zagadkę po kolei. Neptun znany z filmu to wielki oszust. Nie jest żadnym władcą, nie jest on Neptunem, a zwykłym przebierańcem. Dlaczego uważam, że to przebieraniec? Gdyż w przeciwieństwie do prawdziwego króla Neptuna nie posiada on nadprzyrodzonych mocy. Król Neptun zasadniczo może kształtować świat SpongeBoba zależnie od swoich upodobań. W serialu wielokrotnie widzimy, że Neptun posiada nadprzyrodzone zdolności, nawet bez trójzębu, który jest jego atrybutem. Już w pierwszym sezonie podnosi przedmioty, przywołuje ryby, tworzy burgery z niczego i dosłownie robi co chce. I używa do tego wyłącznie swoich palców. Natomiast w całym filmie z 2004 roku nie widzimy ani razu, aby rzekomy Neptun używał mocy z wyjątkiem trójzęba. Jednak w odcinku Trójzębny Kłopot widzimy, że nie trzeba być nawet bogiem mórz, aby używać trójzębu. I mógł to robić SpongeBob. Na koniec filmu jest nawet pokazane, że źle ustawił trójząb, na którym było pokrętło, podczas gdy prawdziwy król swoją wolą za pomocą wyłącznie rąk przemienia SpongeBoba w greckiego boga. Przebieraniec nie potrafi nawet ustawić swojej zabawki, która nie wiadomo skąd pochodzi. Zanim przejdziemy dalej. Jak wiecie, interesuję się kreskówkami, filmami, uwielbiam je oglądać i potem tworzyć dla was z nich odcinki. Jednak co jeśli powiem, że mogę oglądać na serwisach streamingowych programy, które są dostępne wyłącznie w innych krajach, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Japonii czy Australii? Wszystko dzięki sponsorowi dzisiejszego odcinka, którym jest CyberGhost VPN. CyberGhost to jeden z największych dostawców oferujących prywatną, wirtualną sieć z ponad 38 milionami użytkowników na całym świecie i świetną opinią na Trustpilot. Ktoś zapyta, ale co to jest VPN? VPN, czyli wirtualna prywatna sieć, tworzy szyfrowane połączenia między naszym urządzeniem a internetem. Co za tym idzie, twój adres IP jest ukryty, a cały twój ruch przechodzi przez bezpieczny tunel. Dzięki czemu jesteś anonimowy w sieci. Możemy korzystać ze stron, które są zablokowane czy ocenzurowane w danym kraju. Co więcej, ma to wielki plus dla nas, fanów filmów i animacji.
Jednym kliknięciem jesteśmy w stanie zmienić naszą wirtualną lokalizację na zupełnie inną, na inny kraj. Chcesz oglądać Netflixa i uzyskać dostęp do całej biblioteki anime w Japonii? Jedno kliknięcie, żaden problem. Chcesz obejrzeć na przykład Władcy Pierścieni na Netflixie? Czy kultowe filmy, animacje niedostępne u nas? Nie ma problemu. Osobiście używam CyberGhost VPN na komputerze, na Windowsie, a także na iOS, oczywiście po polsku. CyberGhost jest dostępny na wszystkich urządzeniach, w tym na smartfonach, smart TV, konsolach do gier, czy nawet routerach. Co więcej, dzięki tylko jednej subskrypcji możesz chronić aż 7 urządzeń jednocześnie, a nawet podzielić się subskrypcją z bliskimi czy z rodziną. Jeżeli ty też chcesz się cieszyć CyberGhost VPN, to teraz jest idealny moment. Link znajduje się w pierwszej linijce opisu. Skorzystaj z niego, aby zgarnąć ogromny rabat 84% na dwuletni plan. To tylko nieco ponad 2 euro miesięcznie, czyli jakieś 9 zł, a dodatkowo dostaniesz 4 miesiące za darmo. Co więcej, i to bardzo ważne, otrzymasz również 45-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy i dostęp do całodobowej obsługi klienta. Link w opisie, obczaj i sam zapoznaj się z tematem, wszystko jest pięknie tam opisane, a my już przechodzimy do filmu. Co więcej, prawdziwy Neptun żyje w wielkim królestwie Atlantis, pomiędzy chmurami, a nie w jakimś podrzędnym zamku z piasku jak ten z filmu. Król Neptun to umięśniony, posiadający długie włosy gigaczat, czyste odwzorowanie rzymskiej mitologii i posągów. Co do przebierańca, chyba sami widzicie? Król Neptun jako bóg mórz posiada wyższość w każdym aspekcie nad bohaterami, jest władcą samym w sobie i nie musi nikomu tego udowadniać. Co w tym czasie robi przebieraniec? Ubiera purpurę, złoty łańcuch, próbując nadrobić brak innych atrybutów i brak mocy. Neptun czy Posejdon nigdzie nie był tak przedstawiany. Poza tym gnębi osoby, które usługują mu w jego podrzędnym zamku. Czy tak robi władca mórz wobec poddanych? Jeżeli do kogoś to nie przemawia, mam argument, który dosłownie zniszczy oszusta. Gdy przyjrzymy się starożytnej mitologii, na której oparta jest postać Neptuna, synem boga mórz był Tryton, a córkami Rodę oraz Bentes i Kymę. I rzeczywiście w SpongeBobie synem króla Neptuna jest właśnie Tryton. A kto jest dzieckiem rzekomego Neptuna z filmu? Mindy? Nie wiem, kto wymyślił takie imię, ale jest ono typowo amerykańskie. Ani w mitologii greckiej, ani w rzymskiej Neptun nie miał córki o takim imieniu. Tak mogłaby nazywać się losowa ryba z tła. W takim razie postać, która pojawiła się w filmie, podaje się wyłącznie za Neptuna i próbuje się na niego kreować. Mam swoją teorię, kim są. Moim zdaniem ci przebierańcy to po prostu syreny, które widzieliśmy przecież w serialu. Jeden z nich urodził się większy i udaje Neptuna. Jako gwóźdź do trumny dodam, że jak widzimy w odcinku Pieczara Rzeczy Znalezionych z sezonu 10, w piwnicy Tłustego Kraba wśród rzeczy znalezionych znajduje się korona przebierańca. Twórcy, wrzucając taki element 13 lat po premierze filmu, najpewniej chcieli zasugerować nam, że to był zwykły oszust. W końcu, czy korona władcy mórz znajdowałaby się w piwnicy wśród niepotrzebnych przedmiotów? Gdyby była prawdziwa, to pan Krab dawno by ją spieniężył czy schował w jakimś sejfie. A skoro jego korona znajduje się tutaj, to być może przebieraniec przekroczył pewną granicę i król Neptun postanowił się go pozbyć. Ach, mamy pierwszego z głowy. W tym momencie naprawdę zaczyna być mrocznie. Wyjaśnienie, że drugi Neptun to zwykła podróbka, nie było niczym trudnym. Jednak jak wytłumaczyć to, że w filmie SpongeBob na ratunek pojawia się Posejdon? Dla rozwiania wątpliwości, Posejdon i Neptun to zupełnie inne postacie. Neptun, którego znamy, pochodzi z mitologii rzymskiej, natomiast Posejdon z mitologii greckiej. Tutaj pojawia się pierwszy aspekt. Jak zapewne wielu z was wie, mitologia rzymska niezwykle dużo zaczerpnęła z mitologii greckiej, która była pierwsza. Wydawałoby się w takim razie, że logicznie Posejdon jest prawdziwym królem. W końcu mieszka on nie w zamku z piasku, a w wielkim mieście, a co więcej pochodzi z oryginalnej mitologii. Jednak jak się domyślacie, to nie tak, a całość jest znacznie bardziej skomplikowana. Zadajmy sobie pytanie, skąd pochodzi król Neptun? W sensie, jest on najwyższym królem, jednak w jaki sposób doszedł do władzy? Niestety, żaden z odcinków SpongeBoba nie odpowiada na to pytanie. Poza krótkim epizodem o nazwie Historia Króla Neptuna. Warto zaznaczyć, że nie jest to zwykły odcinek, a tak zwany shorts, pewnego rodzaju dodatek. Opiera się na tym, że SpongeBob czyta Patrykowi do snu opowieść o królu Neptunie. The story of King Neptune. When King Neptune was a little Neptune, his mother set him adrift in a river. As he floated along, a radioactive meteor fell to earth. An alien appeared and anointed the infant with super Neptune fluid. Wedle historii, Neptun został porzucony jako niemowlę, a następnie otrzymał od kosmitów nadludzką siłę. A co? Problem polega na tym, że nie tylko SpongeBob czyta komiks do góry nogami, ale nawet Patryk zdaje się nie dowierzać. Is that really the origin?
imagine if King Neptune? Serio, kosmita miałby nadlecieć i dać jakiemuś dziecku nadprzyrodzone mocy, przemieniając go w boga morza? W końcu to wyłącznie opowieść, która nie musi być prawdziwa. SpongeBob czytał to do góry nogami, a nawet mógł wymyślić. No, brzmi to jak zupełna głupota, poza tym w serialu ani razu nie widzieliśmy kosmitów. Zaraz. Odcinek Atlantis Squarepantis. Po polsku Atlantyda Kancia Styda. Nie tylko widzieliśmy kosmitów, ale ich miasto nazywa się Atlantis. A jak pamiętamy z jednego z odcinków? Great Lost City of Atlantis. Nie, to nie może być prawda. Now behold, my beloved home of Atlantis. Od teraz lepiej się czegoś trzymajcie. W odcinku Atlantyda Kancia Styda poznajemy miasto Atlantis, zamieszkiwane jakby inaczej przez kosmitów. Ta znacznie bardziej rozwinięta cywilizacja pochodzi z innej planety, cała rasa przemierzyła wiele lat świetlnych, po czym dotarła na Ziemię do oceanu i zbudowała swoje miasto nazwane Atlantis. This great city disappeared one day, but no ruins were ever found. All the inventions you take for granted were given to us by the Atlanteans. Their advances in art, financial wealth and weaponry were eons ahead of their time. Byli jedynie pokojowo nastawionymi kosmitami, którzy przekazali swoje technologie morskim stworzeniom, jednak w niewyjaśnionych okolicznościach miasto zniknęło i nikt nie mógł odnaleźć jego ruin. Warto wspomnieć, że Atlantyda i Atlantis to dwa różne określenia na to samo miasto. SpongeBob i Patryk przypadkowo znaleźli połowę dziwnej monety, która okazuje się być brakującą połową amuletu Atlantydy. Połączenie amuletu spowodowało pojawienie się autobusu prowadzonego przez robota, który zabrał bohaterów do ukrytego miasta Atlantis. Jak myślicie, co znajduje się w samym środku miasta? Wielki posąg króla Neptuna. W tym momencie opowieść o kosmitach, którzy dali nadludzką moc dziecku, przestaje brzmieć jak głupia historyjka. To nie wszystko. Cofnijmy się do początku odcinka. Neptune's Ascension, the only surviving painting from the great lost city of Atlantis. Jedyny zachowany obraz zaginionego miasta Atlantis stworzony przez kosmitów. Widzimy na nim Neptuna, który staje się bogiem morskich stworzeń. Dosłownie jedyny zachowany obraz stworzony przez wyższą cywilizację, która przekazała wiedzę morskim stworzeniom. Przedstawia znanego nam króla Neptuna, który otrzymuje od kosmitów status władcy. No bo wytłumaczcie mi, z jakiego innego powodu obca cywilizacja miałaby mieć ten posąg czy zachowany obraz. Tym samym komiks przeczytany przez SpongeBoba być może nie odwzorowuje jeden do jednego prawdziwych zdarzeń, w końcu ten kosmita wygląda, no, zupełnie inaczej, ale sens jest ten sam. Wychodzi na to, że król Neptun jest dziełem pozaziemskiej cywilizacji. Pamiętajmy, że kosmici przybyli z innej planety i przemierzyli wiele lat świetlnych, posiadając niezwykle rozwiniętą technologię, a następnie zbudowali zaginione miasto Atlantis, o którym mówił Skalm. Przecież od tego miasta pochodzi miejsce, w którym żyje król Neptun, co świadczy o tym, że zostało nazwane na cześć kosmitów. Należy napomnieć, że miasto, które poznajemy w odcinku, nie jest zaginionym miastem Atlantis, z którego pochodził obraz, tylko ukrytym miastem Atlantis. Pierwsze miasto było dostępne dla innych morskich stworzeń, gdyż jak dowiadujemy się z odcinka, dawno, dawno temu, gdy znanych nam bohaterów ze SpongeBoba nie było jeszcze na świecie, ich przodkowie otrzymali różne przedmioty od kosmitów, które miały im jakoś pomóc, na przykład żarówki czy telefon komórkowy. Przekazali im swoją wiedzę. Jednak w niewyjaśnionych okolicznościach miasto dosłownie zniknęło, a to, które odwiedzają bohaterowie, jest drugim ukrytym miastem. Przecież morskie stworzenia nie mają do niego powszechnego dostępu. Nikt nawet nie wie, gdzie się znajduje, w tym my, widzowie, a bohaterowie byli przewiezieni futurystycznym autobusem, którym kierował robot. Mały spoiler, zaginione miasto Atlantis naprawdę istnieje i wiemy, gdzie ono jest, jednak o tym w dalszej części filmu, dlatego oglądaj do końca. Wychodzi na to, że kosmici chcieli, aby morskie stworzenia miały kogoś, kto będzie ich królem. Kosmici potrzebowali władcy, który dopilnuje porządku, dlatego właśnie nadali Neptunowi nadludzkie moce, a także inne atrybuty, takie jak trójząb. W mieście Atlantis widzimy, że kosmici korzystają z broni, która wygląda jak trójząb Neptuna. Czy to kolejny przypadek? Razem z wielką rzeźbą Neptuna i obrazem z zaginionego miasta? Jeżeli to do kogoś nie przemawia. W momencie, gdy Skalmar łączy brakującą część amuletu kosmitów, widzimy, jak
strzela z niego siła tworząca autobus. Wygląda ona zupełnie jak moc, której używa król Neptun za pomocą swoich dłoni. W odcinku Starcie z Trytonem król płacze, oglądając program, w którym jedna z bohaterek miała poznać swoich rodziców. Rachelle was just about to meet her biological parents. Pamiętajmy, że został porzucony jako dziecko. Kolejny przypadek? Jednak skoro to znany nam Neptun pojawia się na starożytnym obrazie i on jest prawdziwym królem, to kim jest Posejdon? I dlaczego Neptun jako jedyny jest postacią z rzymskiej mitologii, a nie z greckiej? W serialu widzimy wiele elementów, które pochodzą z greckiej mitologii, ale z rzymskiej nie ma żadnego poza Neptunem. Neptun wspomina o Zeusie, który jest najwyższym bogiem z mitologii greckiej. Wspomina również o Apollo, greckim bogu, synu Zeusa. Nawet gdy widzimy zamek Atlantis, w którym mieszka Neptun, nie mylić z miastem cywilizacji, to jeden z budynków nazwany jest Poseidon. Dlaczego nie Neptun? Czy to zwykły przypadek i twórcy zrobili pomyłkę, nadając pałacowi imię Posejdona? Dlaczego to Neptun jest królem w SpongeBobie, a nie Posejdon? Ponieważ po tym, gdy Neptun otrzymał od kosmitów nadludzkie moce, obalił Posejdona i przejął władzę nad całym oceanem. Przejął nie tylko jego królestwo. Żona Neptuna w SpongeBobie, która jest boginią morza, nazywa się Amfitryta. Co ciekawe, w mitologii greckiej bogini morza, która właśnie nazywa się Amfitryta, jest żoną Posejdona. A ich wspólnym synem, tak dobrze myślicie, greckim bogiem, jest właśnie Tryton. To dlatego w filmie widzimy, że Posejdon jest zupełnie sam. Historia kształtuje się następująco. Kosmici, którzy dotarli na Ziemię, założyli miasto Atlantis, nazwane później Zaginionym Miastem. Great lost city of Atlantis. Przekazali technologię morskim stworzeniom i ustanowili im władcę Posejdona, greckiego boga mórz, któremu dali trójząb, będący także ich bronią. Posejdon jednak nie był dobrym władcą. Wystarczy spojrzeć na jego miasto z filmu, który jest jednym wielkim hedonistycznym Las Vegas. Co więcej, w odcinku o Atlantydzie dowiadujemy się o broni, która w przeszłości była potrzebna kosmitom do walki. For centuries, we Atlanteans spent, nay, wasted our talents and energy, building the most sophisticated weaponry to defend ourselves from invaders. Z kim niby mieli walczyć? Z rybami? Serio? Wygląda na to, że Posejdon zbuntował się i chciał zniszczyć cywilizację Atlantydy, całkowicie przejąć władzę. Kosmici obmyślili następujący plan. Stworzyli nowego władcę mórz Neptuna, tym razem rzymskiego, a nie greckiego boga, którego zadaniem było obalenie Posejdona i przejęcie władzy. Widzimy to na obrazie, jak i w historii przeczytanej przez SpongeBoba. Neptun obalił Posejdona, przejął jego rodzinę i panowanie nad całymi wodami. Nie chcąc go zabijać, pozostawił mu pierwotne miasto, które kosmici i tak mieli zamiar opuścić, o tym za chwilę, a które to później zostało nazwane Zaginionym Atlantis. Co słyszymy przecież od Skalmara w kreskówce. The only surviving painting from a great lost city of Atlantis. I tak samo w filmie. Tak, Posejdon mieszka w zaginionym mieście Atlantis. Pierwszym mieście kosmitów, które zamienił w jedno wielkie hedonistyczne Las Vegas. No come on, tutaj są tylko kasyna i doczesne przyjemności. Nic więcej. No i nic dziwnego, że kosmici chcieli się go pozbyć. Posejdon nie ma też żadnych nadludzkich mocy, a przynajmniej ani razu w filmie ich nie używa, obejrzyjcie dokładnie. Dlaczego? Gdyż zostały mu one zabrane. Posiada jedynie trójząb, który jak wiemy może być zwykłą zabawką używaną przez każdego. Cały plan się udał, Neptun otrzymał swoje Atlantis, nazwane tak na cześć kosmitów, którzy dali mu moce, a Posejdon został z niczym, bez rodziny, jedynie z małym miastem, którym może władać. Kosmici, nauczeni na swoim błędzie, stworzyli nowe, ukryte miasto Atlantis dla swojej cywilizacji, w którego centrum umieścili, jakby inaczej, rzeźbę Neptuna, nowego władcy. Ukryli miasto przed wszystkimi mieszkańcami, nawet przed samym Neptunem, aby nikt nigdy ich nie znalazł i nie chciał zniszczyć tak jak Posejdon. Jednak pamiętajcie, to tylko teoria, a bardzo, ale to bardzo prawdopodobna teoria. Na koniec chciałbym bardzo podziękować CyberGhostVPN za sponsorowanie tego odcinka. Dzięki nim mogliście obejrzeć świetną teorię o SpongeBobie. Przypominam, że link do CyberGhost znajduje się w opisie. Był z wami Cyprian, do kolejnego odcinka. No i cześć. A jeszcze jedno. Skoro Neptuna stworzyli kosmici, a Neptun, o czym mówię w innej teorii, przemienił bohaterów w myślące ryby, to czy to oznacza, że cały świat SpongeBoba, ci wszyscy bohaterowie, to po prostu autorstwo kosmitów, którzy postanowili stworzyć sobie swoją symulację? A dobra, to już za dużo na dzisiaj.